Dzisiaj podzielę się z wami pewną znaną historią. Jedną z tych historii biblijnych, którymi ludzie się gorszą. Tak, ludzie gorszą się Biblią. I przed wielu laty, kiedy podróżowałem po Bliskim Wschodzie, kiedy po wielu dniach wędrówki po Syrii dotarliśmy do Jordanii, wjeżdżając do pięknej stolicy Jordanii, do miasta Amman, a jeden z uczestników postawił pytanie, w jaki sposób to miasto łączy się z historią biblijną. Niektórzy z was domyślają się lub może wiedzą. Moi drodzy, Amman, współczesna stolica Jordanii, to dawna Raba amonicka. I tam wydarzyła się jedna z tych gorszących historii. Było to w czasach króla Dawida, wtedy, kiedy król Dawid osiągnął już niejako pełnię swojej władzy, kiedy prowadził wiele pomyślnych, zwycięskich wojen, kiedy podporządkował sobie do tej pory groźne, ościenne ludy. Wtedy przydarzyło się coś, co z pewnością nie byłoby na kartach Pisma Świętego, gdyby ta księga nie była natchniona przez Boga. Moi drodzy, te gorszące historie w Biblii są jednym z mocnych dowodów natchnienia tej księgi. Gdyby ta księga była tylko i wyłącznie inspirowana przez człowieka, to moi drodzy, ówcześni przywódcy religijni, o których ona mówi, ówcześni przywódcy polityczni, o których ona często nieprzychylnie mówi, postaraliby się o to, aby tą księgę z tych wszystkich złych wątków dokładnie wyczyścić. I być może dzisiaj byłaby bardziej podobna do żywotów świętych, a tutaj jest to prawda. Prawda zarówno o Bogu, jak też i prawda o człowieku. Dzisiaj chcę mówić o historii, która wydarzyła się w tym słynnym trójkącie Dawid, Uriasz i Batrzeba. Kochani, trójkąty nigdy nie są dobre. Ten był szczególnie nieszczęśliwy. Ta historia jest też w Biblii po to, a może nie po to, abyśmy w jakiś sposób usprawiedliwili grzech. I wszystkie te tak zwane gorszące historie Biblii nie są po to, aby usprawiedliwić grzech ludzi, którzy czynili zło, ale po to, aby w jakiś sposób nas ostrzec. I o tym mówi apostoł Paweł w tekście dzisiaj na początku czytanym, że to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i ku przestrodze dla nas, abyśmy nie powtarzali ich błędów. A więc tam gdzieś pod Rabą Amonicką, tam w Amanie ta historia Dawida, Uriasza i Batrzeby bardzo mocno, bardzo wyraźnie stanęła przed moimi oczyma i przed moją wyobraźnią. To jest czas, kiedy Dawid jest supergwiazdą. Kiedy wszyscy o nim mówią, zachwycają się, kiedy kobiety izraelskie śpiewają o nim piękne pieśni. Po prostu król Dawid jest wtedy na fali. I to troszeczkę być może uśpiło tą duchową czujność króla. Wiecie, podobnie z nami. Stąd Paweł pisze w innym miejscu, że kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Najczęściej po największych triumfach, takich przykładów w Biblii jest bardzo wiele, po największych triumfach, po największych zwycięstwach przychodzą też największe upadki i największe przegrane biblijnych bohaterów. Chciałbym, abyśmy sięgnęli do Pisma Świętego, do 11 rozdziału drugiej księgi Samuelowej, gdzie czytamy właśnie tę historię. Będę chciał ją razem z wami czytać.
Następnego roku, w pierwszym czytamy wierszu, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę, czyli dzisiejszy Aman. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Tak naprawdę nie wiem, co się przytrafiło Dawidowi. Czy przytrafiło się to, że pod wieczór stał ze swojego łoża, czy to, że w ogóle wstał. Kiedy Joab, dowódca wojsk, kiedy żołnierze króla Dawida gdzieś tam właśnie pod murami Raby Amonickiej przelewają swoją krew w imieniu króla, Dawid prowadzi bardzo wygodne życie gdzieś tam w swoim bezpiecznym pałacu w Jerozolimie. I przydarzyło mu się, że gdzieś pod wieczór przebudził się, przechadzał się po trasie swojego królewskiego domu i ujrzał coś, co przykuło jego uwagę. Nie myślcie źle o Batszebie, że być może ona specjalnie wystawiła swoje wydzięki na wzrok króla. A jeśli trochę wiemy o tamtejszym budownictwie, ludzie mieszkali w niskich domkach, w małych domkach, gdzieś może były przedzielane specjalnymi płotami, także sąsiad nie wiedział, co się dzieje u sąsiada, więc kąpiel kobiety, która czuła się bezpiecznie gdzieś w swoim domu, na swoim podwórku, nie była niczym zdrożnym. No też nie myślcie niczego złego o królu. Król miał dobry widok, król miał wysoki pałac, który dominował nad wszystkimi innymi domami. Akurat przechadzał się i zobaczył to, czego być może zobaczyć nie chciał. I tu zaczął się pewien problem. W zasadzie nic się nie stało. Nie możemy ganić ani Batszeby, nie możemy też ganić króla. Przecież Bóg dał nam wszystkim zmysł wzroku. My patrzymy na pewne rzeczy i bardzo często patrzymy na rzeczy niewłaściwe. Nie zawsze to wynika z naszego wyboru. Kochani, zdarza wam się patrzeć na rzeczy niewłaściwe? Kiedy czasami coś przeglądamy w naszych telefonach komórkowych albo być może jakąś stronę internetową, nagle zobaczymy coś, czego nie chcieliśmy zobaczyć. Ale kiedy to zobaczymy, to czasami przykuwa naszą uwagę. Albo kiedy idziemy gdzieś ulicą, patrzymy na witryny sklepów albo na witryny kiosków i nagle zobaczymy widok, który przykuwa naszą uwagę. Być może siostry mają z tym prawdopodobniej mniej problemów, ale bracia mają z tym znacznie większy problem. I to jest tak, jak w tym słynnym powiedzeniu bodajże Marcina Lutra, który powiedział, że nie możemy zabronić ptakom, żeby latały nad naszymi głowami, prawda? No nie możemy tego uczynić. Różne myśli przychodzą nam do głowy, patrzymy tu i tam, pewne obrazy powodują pewne skojarzenia. Tak powiedziałem, mężczyźni są szczególnie wyczuleni, jeśli chodzi o wzrok, ale Luter powiada, że możemy im zabronić, aby na naszych głowach zbudowały sobie gniazdo. I w zasadzie ta historia mogłaby się w tym momencie zakończyć. Król popatrzył sobie, pojawiły się pewne myśli. Wiecie, to jest normalne, nieraz ludzie młodzi przekonują mnie, pamiętam taką historię, kiedy pewna para młodych, wierzących osób, którzy mieli jakieś plany wobec siebie, musiała nocować, jadąc gdzieś tam dalej w Lublinie. No i dzwonią do mnie, ona dzwoni do mnie, pastorze, jest taka sprawa, my chcemy dzisiaj przenocować w Lublinie, czy tam jakiś pokoik znajdziemy. Znałem ich oboje, byliśmy w dobrych relacjach.
I ja mówię, no z całą pewnością znajdziemy dwa pokoiki, więc mam taką prośbę, żebyś ty zamieszkała w pokoiku tam przy kaplicy, a twój przyjaciel niech zamieszka w pokoiku pod baptysterium. Za chwilę otrzymałem telefon, oczywiście rezygnują z planów, są na mnie obrażeni, że jak ja w ogóle mogłem o czymś takim pomyśleć? Ja o niczym nie pomyślałem. Pomyślałem o to, że jako pastor muszę dbać o reputację swoją i tych dwojga młodych ludzi, aby nikt o nich źle nie myślał, ani źle nie mówił. Ale moi drodzy, przy okazji powiem wam, że ja normalnie myślę o młodych ludziach i dziwię się, że dwoje młodych ludzi planuje nocować razem ze sobą w jednym pokoju i myślą, że ja uwierzę, że oni będą czytali całą noc, nie wiem, świadectwa dla zboru na przykład, prawda? Albo Pismo Święte. No, gdybym nie znał życia, być może w takie rzeczy bym uwierzył. Ale wróćmy do historii Dawida. Ptaki położyły tam już kilka gałązek na jego głowie. To gniazdko zaczęło powoli powstawać. Wiecie, nie jest łatwo zapomnieć tego, na co patrzymy. Kiedy słuchałem pewnego mądrego wykładu, jakiegoś psychologa, który powiedział, że z pewnymi obrazami to jest tak jak z obrazami w galerii. Nasza głowa to jest taka galeria, gdzie to, na co patrzymy, to, czego słuchamy, pozostaje w sposób trwały. Gdy na coś patrzysz, ten obraz jest jakby gdzieś zawieszony w galerii twojego umysłu. Ty być może już nie pamiętasz, nie myślisz o tym, ale pewne sytuacje sprawią, że ten obraz w najmniej być może oczekiwanej chwili znowu powróci w twojej wyobraźni. To jest taka galeria, gdzie my możemy pewne obrazy wieszać, ale ponoć, tak twierdzi ten psycholog, my tych obrazów nie jesteśmy w stanie już zdjąć. Kiedy je tam raz powiesimy, one tam na stale pozostają. Dlatego też Pismo Święte mówi, że czujniej niż wszystkiego innego, a to chyba jest adresowane szczególnie do młodych ludzi, którzy mają przed sobą przyszłość, którzy są wierzącymi, którzy trzymają się tych Bożych zasad, strzeż swego serca. Być może we współczesnym przykładzie by to brzmiało, strzeż swoich myśli. Bardziej niż swojego telefonu komórkowego, strzeż swojego serca, strzeż swoich myśli. Bardziej niż swojej karty kredytowej i portfela, strzeż swego serca, strzeż swoich myśli. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ten sam autor mówi, bo z niego tryska źródło życia. To, co zawiesisz w swojej głowie, to wypływa z ciebie. Takim jest później twoje życie, takie są owoce twojego życia. Ale moi drodzy, Dawid czyni krok dalej. Trzeci, czwarty wiersz. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama. Posłuchajcie, żona Uriasza Chetejczyka. Tutaj powinna zapalić się już czerwona lampka w głowie Dawida. Moi drodzy, jeśli widzimy, jesteśmy młodymi ludźmi i widzimy na dłoni kobiety, mężczyzny, obrączkę, nam się powinna zapalić czerwona lampka. To nie jest właściwa osoba do tego, byśmy nawiązywali z nią bliskie relacje, przyjaźń. Ja niedawno zostałem skrytykowany, kiedy mówiłem jakieś podobne kazanie i ktoś mówi do mnie, pastorze, to ty nie wierzysz w prawdziwą przyjaźń między mężczyzną i kobietą? Co jest złego, że żonaty mężczyzna spotyka się ze swoją przyjaciółką, być może w publicznych miejscach? To znaczy, ja wierzę w prawdziwą przyjaźń między mężczyzną i kobietą. Statystyki mówią, że jednak 85% przypadków kończy się w łóżku. Więc taka przyjaźń istnieje, ale w 85% kończy się w sypialni. Tak mówią statystyki, a nie ja.
A więc, kiedy Dawid myśli o tej kobiecie, słyszy tą informację: Dawidzie, daj sobie spokój, ona jest mężatką, ona jest żoną jednego z twoich żołnierzy, jednego z twoich oficerów, Uriasza Chetejczyka. Wiecie, i Dawid był pomazańcem Bożym, Dawid miał duże doświadczenie z Bogiem i on wiedział, że nie ma prawa do niej się zbliżyć. Ale tutaj zwyciężyła ta grzeszna ciekawość, prawda? Ja będę ostrożny, ale jednak zrobię ten krok dalej. Przyjrzę się jej bliżej. Być może z nią porozmawiam, czegoś dowiem się o tej samotnej kobiecie, może mi powie o swoich problemach. Być może takie były jego pierwsze myśli. Więc często podobnie jest z nami. My wiemy, że coś jest złe, coś jest niewłaściwe, ale my chcemy się temu przyjrzeć z bliska i mówimy: podejdę bliżej. Podobnie jak w raju nasza pramatka Ewa wiedziała, że to drzewo jest złym miejscem do dialogu z kusicielem, ale podeszła bliżej. Kiedy podeszła bliżej, zobaczyła, że to drzewo jest z wyglądu piękne. Jego owoce są piękne i warte pożądania. Moi drodzy, ona też wiedziała, podeszła bliżej i zobaczyła. Grzech czasami jest bardzo atrakcyjny. Skutki grzechu mogą być paskudne, prawda? Jak w tej historii. Ale sam grzech jest często bardzo atrakcyjny. On kusi, on mówi: podejdź bliżej, nie bój się, zrób kolejny krok. I tak jak w tej historii spotkało się tych dwoje, wiersz czwarty mówi: Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu, potem powróciła do swojego domu. To nie jest dobra historia, aby ją czytać dzieciom. Być może rozumiem adwentystów, którzy czytając rok biblijny, omijają ten 11 rozdział drugiej księgi Samuelowej. Ale moi drodzy, Pismo Święte jest niezwykle autentyczne, niezwykle prawdziwe i niezwykle przystaje do życia także i naszego, dzisiaj, tu i teraz. Nie wiem, czy to tak się stało, jak w współczesnych filmach amerykańskich, gdzie mężczyzna z kobietą pije kawę w restauracji, a za 2 godziny już są bardzo blisko. To taki troszeczkę amerykański mamy scenariusz w tym 4 wierszu. Być może tak nie było. Biblia podaje nam pewne rzeczy w pewnych skrótach, ale domyślam się, że spotkali się raz, może spotkali się kilka razy, bardzo dobrze im się rozmawiało. Panowie, tutaj szczególnie do żonatych mówię, naprawdę z innymi kobietami dobrze się rozmawia. Czy zauważycie, że nas lepiej rozumieją niż nasze własne żony? Co więcej, one chcą nas chętniej słuchać niż nasze własne żony. Dawid spotkał się, być może powiedział jej: słuchaj, ty wiesz, ja jestem królem, jestem wielkim człowiekiem, mam tak wiele kobiet, ale one są takie wszystkie sztuczne. One cały czas tylko chcą pieniędzy. Gdybym spotkał ciebie wcześniej, byłabyś tą jedyną, której bym się zakochał i te wszystkie inne nie byłyby w ogóle mi potrzebne. Wiecie, Dawid też był poetą, prawda? Znamy go z poezji. Grał na harfie. Myślę, że jakiś piękny psalm dla Batrzeby wykonał. Zaśpiewał jakąś piękną pieśń, a która kobieta nie lubi poezji? Pamiętam, że gdy byłem w szkole średniej, nie byłem zbyt zamożnym chłopakiem, nie miałem samochodu, nie miałem wielu innych rzeczy, które mieli moi koledzy, ale moi drodzy, ja nadrabiałem poezją. Czytałem poezję Asnyka, Mickiewicza, uczyłem się i powiem wam, panowie, chociaż minęło 30 par lat, ale myślę, że wciąż to jeszcze bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o
nasze sympatie, nasze relacje z tą płcią przeciwną, z płcią piękną. Więc może tak było, być może fajnie się z nim rozmawiało. Myślę, że ona też otworzyła swoje serce. Ona była samotna, mąż delegacji, przyjeżdża, wraca. Faktycznie żyje wojną, nie żyje domem. Nie wiemy, czy mieli jakieś dzieci, być może nawet nie było w tym domu dzieci. Ona czuła się opuszczona, czuła się samotna, jak mąż przyjeżdżał. To wiecie, to tylko była taka pańszczyzna. On nawet jej dobrze nie przytulił, nie pocałował. Nie był romantyczny, ponieważ był bez przerwy zmęczony. Tutaj król, atrakcyjny król, który koncentruje uwagę na tej zwykłej kobiecie, na żonie jednego ze swoich żołnierzy. Jak ona się mogła wówczas czuć? No i właśnie spotkało się tych dwoje, król owładnięty żądzą i kobieta, której mąż już długo był na wojnie, opuszczona, zaniedbana, i stało się. Wiersz piąty mówi, kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści, poczęłam. Kochani, jeśli można w jakiś sposób usprawiedliwić Batszebę, która wpadła w te misterne sidła Dawidowej intrygi, to trudno zrozumieć Dawida, Bożego pomazańca. Kiedy myślę o tej historii, zawsze myślę o jeszcze innej historii pewnego młodego człowieka. Myślę o historii młodego Józefa w Egipcie, który znalazł się w podobnej sytuacji. Powiem nawet, że o wiele trudniejszej sytuacji, ponieważ to był młody człowiek, to był człowiek, który wchodził w życie, był na dworze swojego pana, praktycznie był tylko i wyłącznie niewolnikiem, więc musiał słuchać rozkazów i pana, i pani. I nagle żona pana zaczyna się do niego, jak my to mówimy współcześnie, przystawiać. Chciała go za punkt, chciała go w jakiś sposób zdobyć. Młody człowiek i bogata kobieta, mąż zajęty wielkimi sprawami, biznesem. Ona również czuła się w jakiś sposób zaniedbana, niedowartościowana. Tu pewien młody człowiek, który cały czas jest w domu i który wpadł jej w oko. I tak myślę o współczesnym kontekście tej historii, jakby to dzisiaj było. Zobaczcie, ja nie chcę tutaj źle oceniać wierzących ludzi, ale wielu młodych ludzi, wielu młodych wierzących braci tej próby by nie zdało pozytywnie. Tej próbie by nie sprostało. Dlatego, że Józef wiedział, jakie będą konsekwencje. Wiedział, że jeśli zgodzi się, włos nie spadnie mu z głowy. Tak po ludzku mówię, prawda? A być może żona namówi swojego męża, by jeszcze zwiększył jego zarobki, prawda? Bo jeszcze jakieś tutaj nadgodziny musi na dworze Potyfara wykonywać. I wszystko byłoby cicho, ona by się tym nie pochwaliła, on by się nie pochwalił i ta historia mogłaby tak trwać długo. Dlatego dzisiaj chciałbym jeszcze raz przypomnieć tą odpowiedź, jakiej udziela młody człowiek. Człowiek, który był pełen życia, który był zdrowy, którego hormony były na bardzo wysokim poziomie. Pamiętacie tę odpowiedź młodego Józefa? Warto, abyśmy ją pamiętali. W takich trudnych chwilach, w których być może czasami przyjdzie nam się znaleźć i być może nawet nie z naszej winy. Chciałbym dedykować te słowa wszystkim młodym ludziom tutaj zebranym, wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchają. 39 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, czytam wiersz 8. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego, oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic z domu, a wszystko, co mam, nie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie,
a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Patrzcie, jaki kontrast. Dojrzały król, pomazaniec pański, który ma żon bez liku, a jeszcze więcej kochanek. I młody człowiek, niedoświadczony, to dopiero wchodzi w życie, ale który bardzo mocno trzyma się Boga i mówi, jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko mojemu Panu, przede wszystkim przeciwko mojemu Bogu. Warto, abyśmy czasami te dwie postacie zestawili, skonfrontowali, dokonali też pewnego wyboru, kim my chcemy być w naszych decyzjach, w naszych wyborach. Wiecie, tutaj też wszystko mogłoby się skończyć w podobny sposób. Nikt nic nie widział, nikt nie dostrzegł. Jak ludzie nie widzą, to czasami nam się wydaje, że Pan Bóg nie widzi, ale Bóg widział to, co wydarzyło się na dworze Dawida. Ona wróciła do domu. Dawid dopiął swego. Sądzę, że tylko co się wydarzyło. Ale jak my to często mówimy, grzech jest brzemienny w skutkach. I w tym przypadku grzech był brzemienny w skutkach w dosłownym tego słowa znaczeniu. Królu, mam w ciąży. Królu, co mam teraz zrobić? Wiecie, ta historia świadczy o tym też, że królowanie w Izraelu oparte było na nieco innych zasadach niż państwach ościennych. W każdym pogańskim narodzie to absolutnie nie byłby dla władcy żaden problem. Co władca by uczynił? Ściąłby głowę mężowi, nie licząc się w ogóle z żadnymi prawami, wziąłby sobie jego żonę. Wśród ludu Bożego tak nie było, a przynajmniej tak nie miało być. Nie miało być podwójnych standardów, jednych dla zwykłych ludzi, a drugich dla elit, dla kapłanów, dla książąt czy dla samego króla. A więc Dawid wie, że gdy to się ujawni, gdy to wyjdzie na zewnątrz, to będą problemy. Myślał o sobie, myślał o swojej reputacji, która w tamtych czasach była na bardzo wysokim poziomie i bał się, że to wszystko może się w tej chwili skończyć. A to był czas, kiedy jeszcze nie znano metod ustalania ojcostwa w oparciu o badania genetyczne. Powiem wam, że jeśli możemy kogoś tej historii pochwalić, to z tej trójki jedyną osobą godną pochwały jest Uriasz Chetejczyk. Człowiek, który jest tak wierny obowiązkowi, który jest tak wierny swojemu królowi, który jest tak wierny zasadom, które wyznaje, że nic nie jest w stanie z tej drogiej wierności go zepchnąć ani na lewo, ani na prawo. Tak, Batrzeba też wiedziała, co trzeba zrobić. Być może ona była tą, która podsunęła królowi ten właśnie pomysł, aby król sprowadził jej męża do Jerozolimy. I tak się stało. Czytam wiersz 8. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do swojego domu i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Moi drodzy, gdybym ja był na miejscu Uriasza, wiedziałbym, że coś jest nie tak. Wiedziałbym, że coś jest nie tak. Ten taki dziwny urlop i jeszcze królewski dar świadczy o tym, że coś dziwnego musiało się wydarzyć. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. Moi drodzy, jak wam się podoba Uriasz Chetejczyk? Nie do końca prawdziwy chwalca Boga. Wiecie, czasami ludzie, którzy nie są
adwentystami dnia siódmego, którzy nie są w ogóle wierzącymi ludźmi, mają mocniejsze zasady moralne niż wierzący. Wiecie dlaczego? Dlatego, że być może oni nie znają pewnych granic, ale gdzieś są wierni swojemu sumieniu. My znamy granice, ale my chcemy je przesuwać coraz bardziej. My pytamy samych siebie często w tej takiej grze z Bogiem, czy grze z grzechem, jak daleko jest za daleko. Tak? Czyli jak daleko mogę odejść od Boga, żeby jeszcze móc do Niego wrócić. Tak? Co mogę zrobić, żeby było miło i przyjemnie, ale żeby to jeszcze nie był grzech, bo grzech jest centymetr dalej. To jest ta nasza niebezpieczna gra, jak daleko jest za daleko. Podejdę bliżej, aby się temu nieco lepiej przyjrzeć. A więc Dawid próbuje dalej. Niektórzy pytają mnie, dlaczego jesteśmy tacy restrykcyjni w kwestii spożywania alkoholu, prawda? Co jest złego w wypiciu jednego piwa, czy dwóch piw, czy jednej, czy dwóch, trzech lampek wina? Dawid wiedział, na czym ten problem polega i dlatego, kiedy doniesiono Dawidowi o tym, jak ten żołnierz postąpił, że zamiast pójść do swojej żony, a powiedziałem wam, że w tamtych czasach trudno było ustalić ojcostwo, bo nie było badań genetycznych, więc król wiedział, co robi, ale kiedy on położył się gdzieś tam na ziemi z innymi sługami króla w Pałacu Królewskim, pojawił się problem. I mi się ta odpowiedź Uriasza podoba. Patrzcie znowu na ten kontrast pomiędzy znudzonym królem, który nudząc się, który będąc już takim troszeczkę próżnym satrapą w tym momencie swojego życia, łamie Boże zasady, a zwykły żołnierz mówi tak. Uriasz odpowiedział Dawidowi: skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? Jakoś żyw, jak żyje dusza moja, że takiej rzeczy nie uczynię. Człowiek mocnych zasad. Wierny Bogu, wierny swojemu sumieniu, jak igła magnetyczna jest wierna biegunowi. Nic go nie poruszy, nic nie zmieni jego mocnych zasad życia. Ale Dawid próbuje dalej. On dalej się plączcze i jest pewien, że kolejna próba w jakiś sposób złamie charakter Uriasza. Czytamy w wierszu 12, 13, rzekł więc Dawid do Uriasza: zatrzymaj się tutaj jeszcze gdzieś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jerozolimie przez ten dzień i przez dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swojego pana. Lecz do swojego domu nie poszedł. Powiedziałem wam, że to jest właśnie powód, dla którego unikamy spożywania alkoholu. Dlatego, że alkohol przesuwa pewne granice w naszym życiu, w naszym myśleniu, a znosi pewne hamulce, łamie pewne naturalne bariery. Kiedy pracowałem w zakładzie karnym w Sielcach, dowiedziałem się ciekawej rzeczy, że 85% wszystkich przestępstw popełnianych jest po alkoholu lub w poszukiwaniu pieniędzy na alkohol. 85% osób nie siedziałoby dzisiaj w więzieniu, gdyby zachowało abstynencję. Ale to, co mnie dziwi w tej historii, to to, że pijany żołnierz jest wciąż bardziej rozsądny niż trzeźwy król. Widzicie to? Pijany żołnierz ma więcej rozsądku, wciąż trzyma się zasad, a trzeźwy król
dalej się w tym wszystkim wikła i plącze. Moi drodzy, szatan omotał serce Dawida już w takim stopniu, że podsuwa mu pewien iście diabelski plan. 14, 15 wiersz, trochę już teraz przyspieszę. Rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza. W tym liście zaś napisał tak: postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzacięższa, a potem odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. To jest już czyn perfidii. Ja tego sobie nie mogę wyobrazić, że ten żołnierz wraca tam do Raby Amonickiej, wraca do swojego dowódcy i niesie, donosi mu wyrok śmierci na samego siebie. Wyrok śmierci, który na niego wydał jego król i przyjaciel Dawid. To jest szczyt perfidii. Moi drodzy, stało się jak się stało. A tutaj jeszcze jest ciekawa rzecz, kiedy doszło do bitwy. Czytamy w wierszu 16, a gdy Joab obległ miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że tam są najdzielniejsi wojownicy. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta i wszczęli walkę z Joabem, poległo kilku z jego ludzi, z wojowników Dawida, zginął też Uriasz Chetejczyk. Więc ta bitwa potoczyła się nie do końca właściwie, nie do końca zgodnie z myślą króla, bo tam miał zginąć Uriasz Chetejczyk, a zginęło jeszcze kilku innych ważnych, odważnych żołnierzy Dawida. Joab teraz obawia się, że kiedy wyśle posłańca i ten opowie królowi o przebiegu bitwy, to być może król zdenerwuje się, że wojna potoczyła się inaczej, niż sobie on wyobrażał. Ale król daje posłańcowi argument. Powiedz królowi, i zginął także Uriasz Chetejczyk. I mam wrażenie, nie wiem, czy macie podobne wrażenie, czytając właśnie ten natchniony tekst, że Dawid cieszy się ze śmierci Uriasza. Zobacz, jak reaguje król. Kiedy słyszy tą smutną wiadomość o tym, co stało się z jego żołnierzami, co stało się z Uriaszem Chetejczykiem, ten wrażliwy człowiek, ten Boży mąż, ten pomazaniec pański reaguje w taki sposób. Dawid rzekł do posłańca: tak powiesz Joabowi, nie martw się tą sprawą, gdyż miecz pożera raz tego, raz innego. Zmusz twoje natarcie na miasto i zbóż je. W ten sposób dodawaj mu otuchy. No, nic się nie stało. No, zginęło paru żołnierzy, no i co się wielkiego stało. Zobaczcie, do jakiego poziomu znieczulenia, braku wrażliwości i perfidii może dojść wierzący człowiek. Może dojść człowiek, którego Bóg wcześniej tak potężnie używał. Moi drodzy, ryba często psuje się od głowy. A my zapytamy dzisiaj: król Dawidzie, co się z tobą stało? Gdzie jest ten młody chłopiec, który na polach betlejemskich wypasał trzody swojego ojca i wielbił Boga? Gdzie jest ten prostolinijny młodzieniec, który przedkładał wierność i lojalność względem Boga ponad własne życie? Gdzie jest ten odważny Dawid, który w obronie honoru Bożego był gotów przeciwstawić się samemu Goliatowi? Popatrzcie, jak grzech zaślepia. Popatrzcie, jak grzech deprawuje, jak grzech odłącza od Boga, jak grzech niszczy więzi w małżeństwie, w rodzinie, między przyjaciółmi. Moi drodzy, a potem, jak wiecie, były dalsze skutki. Potem był płacz Batrzeby z powodu śmierci jej męża i potem była ta nagana, którą prorok Natan udziela Dawidowi, informując go, jak ktoś to powiedział, że konsekwencje jego grzechu będą niewspółmierne do czynu.
Nie macie takiego wrażenia, że konsekwencje grzechu Dawida były niewspółmierne do jego czynu? Bo cóż on zrobił? On tylko się przez chwilę zapomniał. On tylko uległ pewnej romantycznej przygodzie. To miała być chwila, potem wszyscy mieli o tym zapomnieć. A co się stało? Umiera jeden syn, w konsekwencji umiera trzech synów Dawida i życie Dawida już nigdy później nie było takie, jak na początku. Już nigdy nie było pokoju, już nigdy nie było radości, już nigdy nie było tego w jego życiu, co było wcześniej. Ellen White też powiada, że konsekwencją grzechu Dawida był upadek jego autorytetu i upadek moralności wśród ludu Bożego, bo ryba psuje się od głowy. Ta historia mówi także o tym, że grzech można ukryć przed wzrokiem ludzi, ale nie można go zakryć przed wzrokiem Boga. Powiem wam na koniec historię, taki przykład, który być może już słyszeliście kiedyś wcześniej. Wiecie, kiedy popełniamy grzech, to ponoć diabeł potrafi taką sztuczkę zrobić. To jest taka sztuczka z szarymi kocami. Słyszeliście o niej? Kiedy popełniasz grzech i wydaje się, że za chwilę będzie afera i stracisz reputację, diabeł przychodzi, daje ci taki szary koc, rzucasz go i jest dobrze. Grzechu nie widać, nikt nic nie wie. A więc myślisz, czemu nie próbować jeszcze raz? Robić to samo drugi raz i znowu nic się nie stało. No trochę być może serce mocniej zadrżało, ale obok ciebie stoi twój przyjaciel diabeł, daje ci szary koc, rzucasz i znowu nic nie widać. Mąż nie zauważył żadnej zmiany w postępowaniu żony. Rodzice nie zauważyli zapachu papierosów od swojego syna czy od swojej córki. Żona nie zauważyła tej szminki rozmazanej na koszuli męża. Nic się nie stało. Potem piąty koc, szósty koc, dziesiąty koc i to staje się już niemalże naszą naturą. Jesteśmy przekonani, że jesteśmy szczęśliwcami, że możemy grzeszyć i zawsze ten grzech uda nam się przed wzrokiem ludzkim zakryć. Jak wam się taka sztuczka podoba? Ale moi drodzy, potem jest jeszcze jedna sztuczka diabelska. W pewnej najmniej spodziewanej chwili diabeł chwyta te wszystkie koce i je w jednej chwili zdziera. I nagle wszystko wychodzi na światło dzienne. I to wszystko jest brzydkie i to wszystko bardzo brzydko pachnie. Chcę, żebyście zapamiętali właśnie tą jedną myśl, że życie Dawida już nigdy nie było takie jak przedtem. Mimo głębokiej pokuty Dawida, mimo tego, że Pan Bóg mu przebaczył jego grzechy, on musiał ponieść w swoim życiu konsekwencje tej jednej złej decyzji. Czy wiecie, czemu mamy tą gorszącą historię na kartach Pisma Świętego? Dlatego, że Paweł mówi, a to wszystko na tamtych przyszło, jest napisane ku przestrodze dla nas, dla was, dla mnie, aby się nie powtarzali tych samych wyborów. Wiecie, ponoć mądry człowiek uczy się na błędach innych ludzi, a głupi się nie uczy nawet na swoich własnych błędach. Tak przynajmniej ludzie mówią. Moi drodzy, ta historia stanęła przed moimi oczami, kiedy wjeżdżałem do Ammanu, do stolicy Jordanii 12 lat temu. Tam, gdzie poległ ten dzielny żołnierz Dawida, Uriasz Chetejczyk. I tak pomyślałem sobie jeszcze wczoraj, niełatwe będzie na nowej ziemi pierwsze spotkanie i rozmowa Dawida z Uriaszem. Niełatwe będzie na nowej ziemi pierwsze spotkanie i rozmowa Dawida
z Uriaszem. Kochani, pamiętajcie o historii Dawida i Batszeby i o tych dwóch diabelskich sztuczkach, które diabeł potrafi czynić w życiu każdej i każdego z nas, w czymkolwiek i gdziekolwiek zagubimy się w naszym życiu. Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest także miłosierny. Bóg nam potrafi przebaczyć każdy grzech, każdą niesprawiedliwość, kiedy ten grzech mu wyznajemy, kiedy pokutujemy. Ale bardzo ciężko jest czasami wybaczyć samemu sobie. Amen.